Siemaneczko wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie w 48 już odcinku z levelowania konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken, mam jak widzicie moi drodzy już 57 level wbity i dzieje się to tak szybko, że no nie nadążam. Jesteśmy na Weeping Willow w Anglii na karpiach. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie jeszcze o karpiach z Anglii. Jeszcze planuję dwa odcinki dla was nagrać, bo są pewne sugestie co warto nagrać. I oczywiście uciekamy na Wyspę Niebieskich Krabów. Już jesteśmy w miarę przygotowani, tylko zarabiamy kasę tak naprawdę na motorówkę. Także tutaj bez zbędnego przedłużania, co będziemy dzisiaj robili? Padła taka sugestia, żebym pokazał, jak szybko zapełnię siatkę 500-kilogramową, bo taką obecnie mam, karpiami. Mówię, okej, dobra, nie ma problemu, podejmę to wyzwanie, bo to wiadomo, że stanie się na dwóch lub trzech spotach, może nawet na czterech. I od razu wam powiem, że tu nie ma żadnej reguły. To może naprawdę wszystko zależeć od wielu czynników. Nawet jeśli mamy identyczną pogodę, identyczną zanętę, identyczne przynęty, wszystko identyczne, to i tak może to się różnie potoczyć. Na pewno nie będzie to odcinek, który będzie trwał 15 minut. Nie ma takiej opcji, moi drodzy, bo ktoś pisał, że taką siatkę to bez problemu 15 minut zapełni karpiami. Absolutnie, moi drodzy, tak się nie dzieje. To jest niewykonalne i to wam udowodnię. Natomiast pokażę wam, jak bardzo szybko, bardzo sprawnie taką siatkę zapełnić. Także mamy słoneczko, fajną pogodę. Idziemy na pierwszy spot, który znacie, ale mamy godzinę 11. Czyli to jest trochę przeciwne do tego, co pokazywałem wam gdzieś w poprzednich odcinkach. Bo często tutaj też łowiłem od rana. Godzinkę sobie tu posiedzimy do 12 czasu gry. Oczywiście nęcimy. No nęcenia to myślę, że nie będę wam, moi drodzy, pokazywał, bo to nie jest aż tak tutaj interesujące, także na czas nęcenia wstrzymam nagranie, aż żeby tak nie przedłużać i zaraz wam powiem, jaki jest plan. A jest jeszcze jedna ciekawostka, zanim zatrzymam. Moi drodzy, więc to wyzwanie jak najbardziej podjąłem. Zapełnienie siatki 500-kilogramowej. Zadanie będzie zaliczone wtedy, kiedy siatka, wiadomo, będzie świeciła się na żółto. Będzie zapełniona, tak? I wtedy jest zaliczone zadanie, wtedy można powiedzieć, że zaliczyłem. Ale ja poszedłem o krok dalej, bo znacie mnie już, pewnie oglądacie całą moją serię z playlisty o levelowaniu konta. Jeżeli nie, no to zachęcam do oglądania poprzednich odcinków, to mniej więcej zobaczycie moje podejście. No tutaj, moi drodzy, poprzeczkę postawiłem sobie troszeczkę wyżej. W jaki sposób? Taki, że siatka ma być zapełniona, ma świecić się na żółto, ale w siatce mają być tylko medalowe i unikatowe karpie, bądź amury oczywiście. Generalnie same unikaty bądź medale. Nie może być żadnego zwyklaczka. Tak? Także taka jest misja tego. I teraz, jak ja to będę robił, moi drodzy, to już wam od razu zapowiem. Robić to chcę w ten sposób, że nęcimy, zarzucam wędki, zaraz zresztą to zobaczycie. Każda ryba, która nam się złowi, idzie do siatki. Każda, nawet zwyklaczek idzie do siatki. Po co? To jest takie działanie psychologiczne na samego siebie, takie motywacyjne, żebym widział, że ta siatka się szybko zapełnia. I tych zwyklaków i tak będzie tam mało. Kiedy już będziemy dobijali do pełnej siatki, na trzecim pewnie spocie, wtedy z tej siatki będziemy wypuszczali zwyklaki, zastępując je medalami bądź unikatami. A może być taka sytuacja w ogóle no, ekstremalna, pozytywna, ekstremalna, że w ogóle będziemy z tej siatki wypuszczali medale po to, żeby wpuścić do niej unikata. Też tak może być, bo też tak robiłem. Także moi drodzy, na chwilkę po prostu zatrzymuję nagranie. Ja połowę zanęty wrzucam, a drugą będę donęcał w czasie łowienia. Także zobaczymy, co to da. Tutaj też mamy ten czas jeszcze przed szczytem i na spokojnie będziemy mogli sobie te ryby wyciągnąć. Jakby ktoś właśnie pytał, dlaczego polecam tutaj, w tym miejscu, na tym spocie łowić od samego rana, kiedy ten wykres brań jest no bardzo, bardzo średni, nawet poniżej średniego, no to od razu wam powiem. Słuchajcie, w momencie, w którym nęcicie, i tak wam strzeli bardzo fajny unikat. Ja najlepsze unikaty rekordowe właśnie trafiłem rano. I plusem jest tego na pewno to, że wszystkie wędki wam nie wariują i możecie skupić się na jednej rybie, którą łowicie. A one i tak biorą, i tak tą siatkę do 100 kilo w ciągu godziny zapełnicie. Mówimy oczywiście godziny czasu gry. Będziemy operowali godziną czasu gry. Ile tak naprawdę zajmie mi czasu zapełnienie tej siatki? Jak mam obstawiać? Jeżeli na tym spocie spędzimy godzinę, na kolejnym też godzinę, mówię o czasu gry, i na trzecim też godzinę,
to myślę, że szybciej jak 45 minut w tej chwili nie da się tego zrobić, bo wiem, że są teorie, że można to w 15 minut zrobić. Nie, moi drodzy, zmieniły się algorytmy. To, co działało nawet jeszcze pół roku temu po aktualizacji Phishing Planet, to już nie działa. Także tak już różowo, tak już kolorowo, niestety, moi drodzy, nie jest. No dobra, mam jeszcze jeden rzut, to już nie będę pauzował. Jednak nastąpiła zmiana w kontrakcie, co ja go już wykonałem. A mówiłem, żeby nie kill him. To tak a propos, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to cytat z killerów dwóch. Okej, okay, ostatni rzut i zarzucamy wędki. I tak, znacie moją metodę, ja często robię to w ten sposób, że... Bo to, nie oszukujmy się, to nęcenie jest bardzo nudne, ja bym się tu bardzo ucieszył, gdyby były takie udeczki, którymi można by te zanęty zawozić, tym bardziej, że moi drodzy, w świecie realnym takie coś istnieje, więc tym bardziej w świecie Phishing Planet również by mogło być. Mogłoby to, słuchajcie, nawet milion gotówki kosztować. Dla tych, którzy już tam, wiecie, tłuką te karpie, to każdy by miał cel, żeby uzbierać ten milion, a byłaby z tego fajna zabawa, no ale nie ma to co zrobić. Dlatego właśnie, że to nęcenie jest takie troszkę nudnawe i ja wolę sobie to urozmaicić, że właśnie jak widzicie, zarzucam wędki, tu już się zaczyna coś dziać. Zaczynamy łowienie, czyli mamy 6 minut do odjęcia. Źle zrobiłem. Widzicie, tak to jest, jak patrzę na drugi ekran, to źle odstawiam wędkę. Będziemy łowili oczywiście, moi drodzy, w tym wyzwaniu na 5 wędek. 5. To jedna będzie towarzysząca, jak skończymy nęcić oczywiście, bo w tej chwili nęcimy. Także zobaczymy, ile nam to czasu zejdzie. Zobaczcie, zaczynaliśmy w ogóle tutaj o 11 czasu gry, tak? A już mamy 20 po, gdzie dopiero zarzucamy wędki. Więc tak myślę, do tej 12:20 tu posiedzimy, po wpół do pierwszej zaczniemy łowić na drugim spocie. Ale tego też nie da się zaplanować, bo słuchajcie, ta gra potrafi zaskakiwać. Tu potrafią wam brania... możecie nie mieć brań na nęceniu jakoś specjalnie wiele, a może być tak, że macie takie brania przez półtorej godziny, że nie nadążacie nic. I to wcale nie musi być od szczytu brań zależne. Tu naprawdę nie ma żadnych konkretnych zasad. Póki co, no też taka informacja dla was, mówiłem o tym już kilka razy, ale warto to powtarzać, że większość zanęt, które kiedyś działały na Weeping Willow, na karpie, one już w tej chwili po prostu nie działają i to wielokrotnie gracze no to potwierdzają, że tak jest. Może, moi drodzy, uda nam się jakiegoś unikata dla widza fajnego złowić. A fajny unikat to dla widza byłby na pewno taki, gdzie by mi wyskoczyło nowy rekord osobisty. A jeszcze fajniejszy unikat dla widza to byłby taki, który trafiłby do topki. Ale raczej się nie spodziewam, to słuchajcie, jakichś kokosów wielkich, bo czy fajerwerków, bo pamiętajcie, że mamy haczyki 10.0, jeszcze nie mamy tych haczyków 14, nie mamy jeszcze w ogóle tych owoców dostępnych, na nich się też zaczyna fajna zabawa, ale to gdzieś dopiero 64 level, żeby wszystko mieć. Także myślę, że zrobimy, moi drodzy, tak, że właśnie tutaj wam jeszcze dwa odcinki nagram z Weeping Willow, bo mam pewne jeszcze propozycje do nagrania i to zrobię. Myślę, że wtedy wbijam ten 58 level i śmiało idę na Wyspę Niebieskich Krabów. Będę mieć już kasę na motorówkę, która chyba 250 tysięcy kosztuje, jak dobrze pamiętam. Mówimy o tej, to się nazywa chyba łodzie basowe. To jest ta najlepsza motorówka, którą można sterować też łowiąc. Dobra. I piąta wędka w ruch. Ja dziwi mnie, że już o 11 w południe po nęceniu jest cisza. Zanętę na pewno mamy dobrą. I jak widzicie, to jest właśnie dowód na to, że nie ma tu żadnej reguły. Tak jak bywały sytuacje, że te wędki nam już dzwoniły w momencie do nęcania, tak teraz mamy kompletną ciszę przy słońcu, przy dobrej temperaturze wody i oczywiście dobrej zanęcie. Jak widzicie, cisza jest. Generalnie też tam czasem coś pyknie, ale generalnie jest to cisza. Także naprawdę tu czasem nie ma żadnej reguły, czasem trzeba cierpliwości i dlatego takie patrzenie... Oczywiście spojrzymy, ile czasu nam zajmie zapełnienie siatki, ale tak jak widzicie, no bez presji, bez ciśnienia, na luzie, na spokojnie. Pierwsze branie prawdopodobnie się nam szykuje. A mam dziwne wrażenie, że na wędkę karpiową, no ale dobra, przekładamy. O, teraz mam na dwie wędki branie.
zdecydować, czy groszek. Groszek raczej jakiś medal, to go szybko wyciągniemy. O, zwykły karp. Nie lubię zwykłych karpi. Medalowy. No dobra, może być medalowy, ale... Nie lubię zwykłych karpi, moi drodzy, bo one są strasznie waleczne tutaj na Weeping Willow, a ogólnie nie ma jakichś rekordów. Tu też chyba mamy zwykłego karpia. No, także jak coś lepszego nam się trafi, to będziemy wyciągali. Nie lubię zwykłych karpi. Wolę te nagie, wolę te... No, te różne. To nie jest chyba zwykły. Lustrzeń. Lustrzenie są spoko. Lustrzenie są spoko. Właśnie o nich chciałem powiedzieć, że lustrzenie są ok. I jak widzicie, no podnęciliśmy, więc od razu nam w pierwszej kolejności tutaj dopiero dwa medale wpadły, ale medale jak najbardziej się zaliczają do tej naszej topki. Dobra, tu nie. Aha, czyli nam brało na truskawki. Tutaj ostatnio truskawki fajnie. Ostatnio mi siadały fajnie cytrusowe kulki, a teraz truskawki mi siadają. To jest ciekawe. No, tak widzicie, na chillu można sobie to zrobić. Te markery, które tu widzicie, to oczywiście są markery, które sam postawiłem na własnych rybach złowionych. To jest według mnie jedna z lepszych miejscówek. Byliście świadkami w poprzednim odcinku, jak w ogóle przychodziliśmy na Weeping Willow, to nie było żadnego markera. Nie brałem od nikogo markerów, rzucałem na ślepo. I właśnie a propos rzucania na ślepo, moi drodzy, to jest taka propozycja na odcinek i on będzie nagrany. Nie wiem, czy następny, czy jeszcze następny. Będzie taki odcinek nagrany, w którym pójdę na ślepo, na po prostu wybieram sobie jakąś tam fajną pogodę i idę na total, a może być nawet, wiecie, ta pogoda z chmurą te 2 godziny od rana, zresztą macie odcinek o tym też na kanale i dowiecie się, dlaczego warto łowić tą pogodę z chmurą, gdzie macie szczyt od rana do 7 rano. To może przez te 2 godzinki i po prostu wlecimy sobie na przykładowy spot, taki totalnie na jakimś zadupiu, gdzie nikt nie dotarł. Po prostu idę przed siebie, wchodzę w największe haszcze, spot, na którym na pewno nigdy nie byłem. I moi drodzy, zobaczymy, co się uda w takiej sytuacji złowić. Będziemy rzucali na ślepo, będziemy odkrywali nowego spota i zobaczymy. Tu mamy znowu zwykłego karpia chyba, albo lustrzeń, już sam nie wiem, bo nie widzę. Jak wiecie, pod wodą to ciężko go... Ale tu możemy sobie spróbować... Przegapiłeś branie. A, przegapiłem branie, dobra. Uciekł mi. Trudno. Na groszku? Na kukurydzy było coś lepszego, ale ten odjeżdża. No i widzicie, to jest ten dylemat, nie? Włowienia w szczycie. To jest, moi drodzy, ten dylemat, bo nie wiemy... Nie wiemy, co tu złowić, co idzie ciężej. No to jest jakaś popierdółka w ogóle, może ją wyciągniemy. Nie było warto tej wędki wyciągać, ale na szczęście unikat nam nie uciekł. Widzicie? I to są czasami te dylematy, nie? Jak macie takiego... I teraz tak, no znacie moją metodę pochodzenia po łowisku, bo czasami rybie trzeba pomóc, żeby to szybciej trwało, bo skoro zwracamy uwagę na czas, no to staramy się jak najszybciej tą rybę wyholować. Oczywiście mówimy o uczciwym wyholowaniu, nie jakieś tam, wiecie, wkładanie od razu do siatki. Nie, to będzie lustrzeń pewnie, albo nagus. Lustrzeń raczej. No to może z 30 kg mieć ten lustrzeń. Także widzicie, siatka się zapełnia w miarę sprawnie, bez... Ale co on tam robi za wygibasy? Szkoda, że nie można zbliżenia zrobić, jak się holuje. Zetkom się nie da, niestety. A szkoda, bo bym zrobił zbliżenie na niego, jakie robi drifty. Jak widzicie, bez jakiejś tam presji, na luzie totalnym, chillku. Bez stresu, że tam nam wędki dzwonią. Nie no, ja już taki jest fajny tutaj, tak z nim walczę, to ja nie będę go w tej chwili, wiecie, nie będę robił tego, żeby go, kurde, stracić, więc już trudno, trzeba olać te wędki pozostałe. Jemu tu trochę pomóc wyleść. Pompujmy go trochę. Aj, jeszcze odjeżdża. Zobaczcie, to musi być coś dużego, skoro on nam jeszcze odjeżdża. Uparty strasznie. Bok. Lewo, prawo. Co? Ty zobaczcie, jak jest mocna ryba, to możecie sobie robić lewo, prawo, góra, dół i to wam nic nie da. Ale dobra, już powoli się zbliża. Powolutku, powolutku go mamy.
Powolutku go mamy, moi drodzy. Ciekawe, co to będzie dla widza. Jakiś rekord? No nie wiem, czy aż tak silna ta ryba była, że mogłaby być rekordem. Jak myślicie? O, jeszcze odjeżdża. Jeszcze się obudził, że chce odjechać. I to na groszek. Na groszek jeszcze tutaj nic takiego super nie złapałem. Na delcie jak najbardziej. Tu jeszcze nie. Na kukurydzę i słodką kukurydzę dotychczas oddawało. Już nie mówię oczywiście o kulkach. Ej, zobaczcie, już go mieliśmy prawie. On odjeżdża. No dobra. Moi drodzy, aż muszę wygodniej usiąść. Aż muszę sobie wygodniej usiąść, bo coś tu mi się wydaje, że dla widza będzie dobry unikat. Halo, halo. Dla widza będzie jakiś rekord osobisty. Oj, 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 co my tu będziemy mieli? Co my tu będziemy mieli, moi drodzy? No chodź tu do mnie, chodź tu, gagatku. No i proszę, dla widza, 42 kilo. 42 kilo dla widza. Może nie jest to jakiś tutaj, ale na mapie trzeba zaznaczyć. Na mapie trzeba zaznaczyć. Czyli warto było. Jednak mnie intuicja nie myliła. Zaznaczmy 42 kilo. Może innego, mniejszego to markera usuniemy. A co my tu mamy? Teraz mi się nie chce szukać. 42, 37. To jest ten 42. No, południe. Tu jest 37. Trochę dużo tych markerów tu mamy, powiem wam szczerze. 37 jeszcze. Dobra, nie będę teraz, słuchajcie, się bawił markerami, jak tutaj mamy szczyt brani, mamy siatkę zapełniać. Szkoda czasu marnować. Także tu go złowiliśmy. No pięknie, 42 kilo. Widz, myślę, że zadowolony. Widzu, napisz w komentarzu, czy zadowolony jesteś z takiego rekordu dla widza. Jestem ciekaw twojej opinii, także możesz napisać w komentarzu. Tak przy okazji możecie zostawić w ogóle, moi drodzy, łapkę w górę, udostępnić serię, całą playlistę levelowania konta swoim znajomym. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo to pomaga i motywuje do tego, by jeszcze lepsze te poradniki nagrywać. A przy okazji możecie również związane z na przykład tym łowiskiem pytania zadawać, bo jest seria odpowiedzi na pytania widza, także nagrywam te odcinki. To jest druga seria. I tak jak odcinki z levelowania konta macie codziennie o 16 premierę nowego odcinka. Ja dzisiaj już tak naprawdę chyba piąty odcinek pod rząd nagrywam. Tak, po 5 odcinków czasem dziennie nagrywam, dlatego jest trochę opóźnienie. Tak wieczorem koło 21 wrzucam serię odpowiedzi pytań na wasze pytania. Więc śmiało możecie pytać. To pytanie błądzi. Jak będę potrafił, to odpowiem. Nawet jeżeli już zapytacie, będę na innym łowisku, bo pewnie kiedy wy będziecie mieli emisję tego odcinka z Weeping Willow, to znając życie, już pewnie będę miał 80 level. Bo tak naprawdę w tej chwili publikujemy odcinek jeszcze z Michigan, gdzie jestem na 34 czy 6 levelu, także sami widzicie, jaki jest przeskok. O, Amur nam się dobiera do tego, ale nie chce, nie wziął. Poszedł. No trudno. Także no troszkę opóźnienia na pewno z tym jest. Ale damy radę. Z miłą chęcią na pewno, jak będę już słuchajcie, jak już będę na 80 levelu, to tak naprawdę na każde łowisko będę mógł wrócić dla widza i pokazać, jak to robić, nawet dostosować wędki do tego levelu, na którym wy jesteście. No bo przecież będzie mnie na to stać. Więc tu bez problemu, moi drodzy, damy radę. Jak widzicie, 12 minut nam to zajęło czasu realnego. Mamy dopiero 83 kilo w siatce na 500, czyli jak na ten szczyt, to i tak tu idzie słabo, no ale trochę męczyłem się z tym unikatem, więc jak widzicie, no co, no nie złowicie czterech ryb naraz, tak? I ta metoda, którą kiedyś stosowaliśmy, że zacinamy, no ja to niby czasem jeszcze zastosuję, czasem się uda, ale w większości to zostało naprawione i kiedyś to tak działało, że jak już zacięliście, to ta ryba wam wisiała na haczyku i sobie łowiliście co chcecie. O, zaś szybko zaciąłem niestety. A jakaś popierdółka była mała. Zaraz ryba wyskakuje z wody i mówi, ty sam jesteś popierdółka. No, także kiedyś to tak działało, a w tej chwili jak zacinacie, ona i tak wam ucieknie. O, mamy amurka. Pytanie, jaki waleczny. O, pewnie medalowy, bo za szybko idzie.
Amury są bardzo waleczne, więc zdziwiłbym się, gdyby to był jakiś duży unikat. O, jest unikat, ale nie jakiś tam... Nie jakiś tam olbrzymi. Dobra, trochę przyspieszyliśmy z tempem łowów. Czasem zwykle, no właśnie, a propos tego, chciałem właśnie to powiedzieć, że czasem niestety zwykle się trafi i nic z tym nie zrobicie. Ale my, pamiętajcie, żeby ktoś mi tu nie wygadał, tak? Zasada jest taka, że ja mam później te zwyklaki jak najbardziej z tej siaty wypuścić, więc to nie jest, moi drodzy, tak, że zwyklaki się nie będą liczyły. Z siaty wypuścimy, mają zostać według mojej teorii same unikaty i same medale. Tylko jeżeli chcemy takie coś zrobić, że zapełniamy siatę medalami, zapełniamy siatę unikatami, no to pamiętajcie, że to nie jest wtedy wyścig na czas. Bo jakby, no wiecie, no to wymaga bardziej już koncentracji, bardziej już dobrej taktyki, wybierania lepszej ryby, żeby też eks był fajny, kasa fajna za unikata, więc to już nie jest wyścig. Dlatego ja też na wstępie powiedziałem, że to jest bardziej w formie vloga w tej chwili, takiego jakbym live'a nagrywał dla was. W którym po prostu pokazuję, co robię, jak robię, ale bez takiej presji, że to mam... Jak widzicie, no nie da się tej siaty zapełnić 15 minut. Także kolega na łowisku pisał straszne bzdury. Ja tak się zastanawiam, po co niektórzy czasem tak kozaczą. Piszą o rzeczach, które w ogóle są niemożliwe do zrobienia. Nie wiem, co ma to na celu, bo... Ja wiecie, mam do siebie bardzo dużo pokory. Jak czegoś nie wiem, nie umiem, to umiem się do tego przyznać. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, bo tak, faktycznie, i za to podziękowałem. Bo jak słuchajcie, publikowałem serię z Michigan. Wspomniałem na odcinku, że ktoś na Michigan pisał, że ten potwór jest dostępny od tam któregoś levelu. I tak, wtedy mówiłem od 34, a faktycznie realnie jest od 36. Ja już to teraz wiem. Ej, no dalej, bo tutaj się... Znaczy, udało nam się w międzyczasie wyłowić jednego. Teraz już wiem, no ale czasem wiecie, no... Zdarzy się coś nie wiedzieć, no nie ma osoby, która wiedziałaby wszystko. Także myślę, że pokora jest bardzo ważną cechą. A takie gadanie, słuchajcie, że siatę ja zapełniam, jak ktoś tam pisze, ja to siatę w 15 minut zapełniam. No nie, moi drodzy, nie da się. Jeżeli kiedyś tak było, to teraz na pewno już to nie działa. I powiedzmy sobie szczerze, no ja na przykład, gdybym przyszedł na takie wyzwanie, już mając 80 level, mając sprzęt z 80 levelu, tak? No to też bym przecież tam siatę dwa razy szybciej zapełnił, no bo bym te ryby dwa razy krócej łowił. Bierzmy też pod uwagę, że ja w tej chwili, na przykład, tak jak i wy, tak? Na tym 50 tam którymś levelu, no mamy sprzęt, który no, jak widzicie, to no, do łowienia nie da się przyspieszyć. Możemy fajne techniki stosować, taktyki, tak? Ale nadal nie zmienia faktu, że łowienia nie przyspieszycie. Nie ma czegoś takiego. Także wiecie, takie pisanie, że ja to łowię w tyle i tyle. No nie, moi drodzy, nie, jeszcze raz nie. No mówię, pokora, bardzo ważna. Jakby nie patrzeć, godzina czasu w grze, czasu łowienia po zanęceniu, mamy te 160 kilo ryby. Ja tak jak zobaczę, że będziemy mieli ciszę, bo właśnie, tak jak mówiłem, że nie ma reguły, tak? Dlatego właśnie chcę wam pokazać. Zobaczcie. Są teorie, że siedzisz godzinę i idziesz na następne łowisko. Moi drodzy, nie. Zobaczcie. Dopóki macie brania, dopóki biorą wam unikaty, no to znaczy, że jest git. Jeżeli zaczną wam na przykład dwa medale wyjadą pod rząd, a potem wam wyjedzie jakiś zwyklaczek, o, zaczął się medal, więc jak jeszcze jeden medal nam wyjedzie, to wtedy zwijamy manatki. Tym bardziej, że medale też do naszych statystyk się zaliczając siatą. Także to nie ma tutaj reguły, ile macie siedzieć, czy to jest, ma równą godzinę czasu gry trwać. Nie ma takiej reguły, bo to zależy od różnych czynników. Raz jest tak, to zależy jak, nie wiem, bym powiedział tak żartem, jaki gra ma humor. Pewnie zauważyliście, że często robicie to samo, łowicie w tych samych miejscach. Tą samą metodą jest dzień taki, jakby w świecie realnym, nie w świecie gry, tylko w świecie realnym są dni, gdzie ta ryba fajnie bierze, a są dni, gdzie jest zupełnie gorzej. I to każdy też odkrył, ja to też odkryłem, więc tu no nie masz jakiejś zasady na to. Nie masz na to żadnej reguły i tu musisz się stosować do intuicji, do wyczucia. Zobaczcie, no teraz sobie siedzimy.
No wiem, że ta godzina czasu gry minęła, więc myślę, że już powoli zbierać manatki i obserwuję. I obserwuję. No mamy ciszę, tak? Mamy ciszę. No to się, no to w tym momencie mogę podjąć decyzję, że tu nie ma sensu siedzieć. Ale nie tylko w oparciu o czas, tak? Czas tylko może być dodatkowym, wiecie, wyznacznikiem, że no już warto manatki zwijać. Także idziemy na drugi spot, moi drodzy, idziemy. O, jeszcze jedną rybkę dla widza wyciągniemy, ale to będzie medal oczywiście. Ale z tego spotu jeszcze jedną rybkę wyciągniemy. O, i nawet zwyklaczek. No to już macie dowód, że właśnie czas zwijać manatki. Proszę, mówiłem, jak wchodzi medal, potem wchodzi zwyklaczek, to już tu już nawet nie ma sensu. Też kolejny zwyklak, a później tak z siaty go trzeba wyciągnąć. Dobra. Więc moi drodzy, przetransportowujemy się na miejscówkę numer 2. Jakby ktoś nie wiedział, tędy jest szybciej pod wierzbę, bo wierzba jest naprzeciwko nas. Mało z was o tym pewnie wie, więc teraz się dowiecie. Tu swoją drogą wczoraj nagrywałem odcinek, spotkałem kolegę z dynią na głowie. Pozdrawiam serdecznie kolegę, na pewno będzie na tym odcinku, bo jakby nagrywam dla was na nowo ten odcinek, bo wam chcę to sprawniej wszystko pokazać. Ale tamten fragment muszę wam pokazać, jak kolega był z dynią na głowie, bo to rozbawił nas niesamowicie. Także moi drodzy, lecimy sobie pod wierzbę. Zobaczcie, robię to najszybciej jak się da, robię to sprawnie, ale bez jakiejś tam presji, tak? Jestem ciekaw tego odcinka, który będę nagrywać. Jestem bardzo ciekaw tego odcinka, który będę nagrywać, słuchajcie, z... Dobra, tak sobie dalej staniemy. Dalej lepiej według mnie. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, tego odcinka, jak będę nagrywać z przypadkowych, totalnie randomowych jakichś miejscówek. Ile tam będzie brania, a ile nie. Dobra, ja mieszam, moi drodzy, zanętę, także tutaj akurat nagranie na chwilkę spauzujemy. I widzimy się za chwilę, jak już będę donęcał i będę rzucał wędki. No dobra, jestem, moi drodzy, z powrotem. Jeszcze jeden rzut i tak akurat równo 13 będzie czasu gry, jak będziemy wrzucali wędki. I zobaczymy. To jest bardzo fajna miejscówka pod wierzbą. Często na przykład pytacie, jak ja tu łowię pod tą wierzbą. Moi drodzy, tu nie ma tak, że ja wam wyślę marker, to ten marker wam da, że na pewno rybę złowicie. Nie, słuchajcie, tu są dwa takie wgłębienia. Jak sobie wejdziecie w mapę, jak ktoś nie wie jak, no to oczywiście wciskacie M. M jak Magdalena. I wtedy jesteście na mapie, zrobicie zbliżenie na tej mapie, no to pokażą wam się dwa takie wgłębienia, takie małe, niewielkie. No i tam po prostu w te wgłębienia rzucacie. Ja rzucam jedno z nich, drugie będzie bardziej na prawo. Akurat jest mi wygodniej w to wgłębienie rzucać. W tej chwili mógłbym stanąć zupełnie inaczej i rzucać w to drugie wgłębienie. Także wszystko jak wam wygodniej tak naprawdę. Zaczynamy już tutaj konkretne łowienie. Myślę, że spokojnie jeszcze jeden spot będzie trzeba zaliczyć, wątpię, żebyśmy tutaj już siatę dopełnili. Mówię, nie są, moi drodzy, te czasy, które były kiedyś. Kiedyś na spocie 300 kg ryby można było złowić, a pamiętajcie, że ja na 80 levelu miałem na szczęście do dyspozycji już siatkę 700 kg. Bez problemu ją karpiami zapełniam. Na drugim kącie oczywiście, ale tutaj podejmuję wyzwanie i odkąd robimy całe levelowanie kąta, siedzę tylko i wyłącznie na tym kącie, na drugim w ogóle nie gram, także tylko tutaj się bawimy, moi drodzy, w Fishing Planet i tylko tu odpowiadam wam na pytania, ale oczywiście jak coś, to myślę, że bardzo, bardzo szybko wbijemy ten 80 level, a jeszcze bardzo fajna zabawa jest, moi drodzy, przed nami. Jedną, myślę, z map, którą warto, na którą na pewno pójdziemy, to będzie właśnie ta Wyspa Niebieskich Krabów i to będzie jako pierwsza. I później mamy trzy. Boliwia potem będzie. No na pewno Amazoński Labirynt, no to jest według mnie sztos, jeśli chodzi o Arapaimy. Tam będziemy wbijali do 80 levelu. Także dużo, dużo fajnych rzeczy przed nami. No i wiadomo, słynne Kongo. Ale to, jak zbijemy Kongo, to nie znaczy, że nie gdzieś tam po drodze. Znaczy, powiem wam tak, nawet plan jest taki, że... To plan, ja tego nie planuję. Ja wiele rzeczy robię spontanicznie, tylko tak mówię intuicyjnie, że znając siebie raczej tak zrobię. O, ciężko jest mówić, żebym to jakoś super planował.
powoli, no ile można te karpie łowić. Mam jeszcze do was dwa do trzech odcinków do nagrania, które wam pokażę. I słuchajcie, idziemy na Wyspę Niebieskich Krabów. Tam sobie troszkę połowimy i na pewno już mając dobry sprzęt na 60 tam którymś levelu, wrócimy tutaj na może jeden level, może na dwa levele. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, ale wrócimy na pewno na karpiki już na konkretnych wędkach, tak? Na pewno na konkretnych wędkach i konkretnych haczykach, gdzie będziemy mieli owoce. No i zaczęło brać tradycyjnie medal na początek, to już jest norma. Ale medale nam się też liczą do wyzwania, także słuchajcie. Jakby ktoś pytał, tak, jest wykonalne takie wyzwanie, nawet że same unikaty, bo ja przecież bez problemu nawet 700 kilo siatkę byłem w stanie samymi unikatami zapełnić, także to nie jest naprawdę żaden problem, żeby same unikaty złowić. O, to ciągle ciężko jest pamiętać, którą... Jak się na 5 wędek łowi, to jest łatwo się pomylić. Ja staram się, słuchajcie, je odkładać według kolejności, tak mam je w slotach przypisane. Powiem wam, że to wiele ułatwia. To taki protip dla was, taka ciekawostka, że... no wiadomo, pierwsza wędka na pierwszej podpórce, że tak powiem, nie? I staram się zawsze je odkładać w te same miejsca, po to, żeby, wiecie, łatwiej było operować, szczególnie jak się bardzo tutaj dużo dzieje. No, operować, operacja, jak jakiś lekarz teraz gadam. No, w pewnym sensie jest tutaj troszeczkę zręczność potrzebna, słuchajcie, mając 5 wędek, bo wiecie, no, troszkę szybkości też jest czasem potrzeba. Czasem zdarzy się, że się nie trafi w czwórkę, tylko w trójkę i się podniesie nie tą wędkę, co trzeba. Mam nadzieję, że nie tym razem, o, teraz się udało trafić. No, ktoś tam nam się wyłania, o. Wyjdzie bez walki, niesamowite, moi drodzy, ale takich łatwych ryb to ja nie chcę, powiem wam szczerze. Okej, medal, no to mogę zaakceptować, bo jakby jakiś potwór w taki sposób wyszedł, to znacie mnie i wiecie, że radość z gry jednak mam wtedy, kiedy troszkę się pobawię z tymi rybami, a nie tam na łatwiznę. Je, co tu się dzieje? Zobaczcie, co się zaczęło dziać. A dopiero zaczęliśmy łowić. O 13 dopiero wędki wrzucałem. Także tutaj będziemy do 14 z małym hakiem. To wszystko też zależy, jak będą brały. Na razie medale wyskakują. Jestem też ciekaw, dlaczego. No dobra, był unikacik jakiś. Cyk. Jestem ciekaw. Dobra, jedną sobie wędkę troszkę dalej rzućmy. Zobaczmy, co się zadzieje. Może nie aż tak daleko, ale tak na 18. A tam z kolei tu na prawo. No, także jak widzicie, idzie to dosyć sprawnie, bez presji, kompletnie bez żadnej presji, bez jakiegoś ciśnienia. Ja wiem, że licznik leci, że czas leci, ale chcę wam pokazać, jak sprawnie zapełnić siatkę medalami, unikatami, ale zrobić to z przyjemnością, zrobić to z radością. Ale też chciałem, no nagrywam w sumie ten odcinek po to, żeby troszeczkę utrzeć nosa temu koledze, który tak kozaczył na łowisku, pisząc, że no taką siatkę to tam 15 minut zapełnia. No to ja właśnie widzę, jak on może zapełnić 15 minut. Słuchajcie, ktoś, kto ma 80 level nawet nie zapełniłby siatki tak szybko, bo to już nie są te czasy. Już nie są te czasy, że 15 minut, nie wiem w ogóle skąd on wziął ten tekst, że w 15 minut, słuchajcie, zapełni całą siatkę. 500 kilo karpia w 15 minut, no nie. Na jednym spocie jest to też niewykonalne, bo jeżeli w tej chwili na jednym spocie 200 kilo ryby złowicie, to jest i tak max. Zostało to mocno, wiecie, Fishing Planet mocno to po aktualizacji wszystko ukróciło. I nawet robiłem taki test, zanim nagrywałem odcinek, bo przecież też testowałem, że zrobiłem taki test. Łowiłem na jednym spocie, ładnie wyciągnąłem te 200 kilo i jeszcze donęcałem. I oczywiście jakieś tam brania były, no ale i tak brało już medalowe, tam czasem strzelił jakiś unikat. Już nie było tego szału i to, wiecie, zmiana spotu w tym momencie jest lepszym pomysłem, jak już... Tylko nie ma takiej zasady, ile tej ryby macie złowić. To ma być 150, czy 200, czy 250 kilo.
To wam nie powiem jakieś reguły, kiedy macie zmienić spod. Po prostu zmieniacie spod wtedy, kiedy już te brania ustają albo zaczynają lecieć zwykłe laki z medalami, no. Więc tu nie ma też reguły, no. Jak sami widzicie i w czasie tego szczytu brań śmiało może wam zwykle skoczyć i to nie ma żadnej reguły, kompletnie żadnej. Mamy jakieś tam branie na kukurydzy słodkiej, zobaczmy co tutaj nam wzięło. O właśnie, a propos zwyklaków, no. No to właśnie, widzicie, no. Będziemy je później z siatki oczywiście wypuszczali. Ja już widzę oczyma, nie? Jak już mi bierze, to już widzę oczyma, że to jest zwyklak. Już widać, moi drodzy. Już widać. No i zobaczcie, też mamy takie chwilę ciszy, a jest pół godziny. Dobra, to sobie przerzucimy te truskawki. Zobaczcie, mamy pół godziny czasu gry, odkąd mamy wędki. Też się robi taki zastój chwilowy, tak? Więc tu nie ma żadnej reguły. No i co tu zrobisz? No co, będziesz znowu nęcić? No oczywiście moglibyśmy, moi drodzy, odłożyć tą jedną wędkę i próbować donęcać, ale nie wydaje mi się, żeby wpakowywanie kolejnej zanęty miało jakikolwiek sens. Chociaż robiłem też taki test, że najpierw wywaliłem całą zanętę, którą mam, rzuciłem wędki, a potem jeszcze w międzyczasie między łowieniami donęcałem. I faktycznie było grubo. Ale to na przykład robiłem też tak rano, na tym spocie, wiecie, gdzie jest ten słaby wykres brań. Bardzo fajnie to oddawało. Ale czy to jest znowu opłacalne? Gdzie to się nie przekłada na jakieś rekordy, czy takie, wiecie, liczby? W sensie, dając więcej zanęty wcale nie oznacza, że więcej złowisz. O, może tak powiem. Na jednym nęceniu na spot jesteś w stanie, moim zdaniem, plus minus wyciągnąć tyle samo karpia, ile byś miał dwa nęcenia. Więc to nie ma żadnej reguły, tak jak to, że teraz nam no niby dzwoni, ale jest cisza, nie? Niby dzwoni, ale nic nie bierze. Gdzie tak ładnie się zapowiadało, ale spokojnie, jeszcze mamy trzeci spot, który moim zdaniem jest asem w rękawie. Znaczy, w sumie mam dwa, ale no powiedzmy, że skorzystam z jednego na popołudniu. Popołudniem ten spot bardzo fajnie oddaje. Także mamy jeszcze jeden spot, jako taki as w rękawie, jak nawet bym powiedział joker. Gdzie tak naprawdę, gdybyśmy teraz tam poszli, to byśmy byli w stanie, myślę, że tą siatkę już zapełnić. I zobaczymy w następnym odcinku. Zrobię ten taki spontan, o którym mówiłem, gdzie totalnie na ślepo, na dzikusa, ale powybieram takie spoty, wiecie, totalnie odjechane, gdzie nikt nie dotarł, nie? Że troszkę, no znowu zwyklaczek. Gdzie wiecie, gdzie jeszcze młody w dodatku karp. Takie spoty powybieram, gdzie naprawdę, naprawdę są jak w jakichś tam największych czeluściach, zakamarkach tego Weeping Willow. Nie takie oczywiste, gdzie chodzimy po prostu na dzikusa. Pójdziemy i na spontanie totalnym wyjdziemy. Czekajcie, tu się coś dziwnego z żyłką dzieje. No, bo to się buguje oczywiście. Patrzcie, co się dzieje z żyłką, nie? Taka ryba jest duża. Teraz nie wiem, nie? No co, no ucieknie nam, no bo się spieprzyło, no to nie jest moja wina. Dobra, nie uciekł. Uf. Teraz się trochę wkurzyłem, bo wiecie, to nie jest moja wina, że tutaj fishing się jakoś baguje. Przez ten błąd by nam, kurde, karp albinos prawdopodobnie uciekł. To jest chyba albinos. Trochę waleczny. 25 kilo może mieć. Może 27? Się przekonamy, bo już jest chyba nasz. My idziemy po następnego. I cyk. O, 26. Wiele się nie pomyliłem. Już ma się ten rentgen w oczach, co widzowie? Czekajcie, bo my tu mamy branie na wędce numer 2. Jeszcze może zdążymy. Super, zdążyliśmy. Ale jak widzicie, no tutaj trochę takich popierdółek zaczęło brać. No medal okej, no medal wiadomo, do zaakceptowania, nie? Wędka numer 2. Groszek. Jest to, moi drodzy, do zaakceptowania. Wędka numer 3. Kukurydza, a rzućmy sobie ją tu. Teraz nie wiem, która jest wędka numer 4. Pewnie ta, no, ale ją i tak musimy na nowo rzucić.
No, bo pewnie nam wszystko totalnie, słuchajcie, się poprzestawiało, jak łowiliśmy. Widzicie, na truskawki lepiej biorą. Przecież tak byłem totalnie, ja wiem, tak, zaraz ktoś mi wygada, no ale kurde, gościu, ty przecież tak krytykowałeś wędki karpiowe. Tak, krytykowałem, uważam, że one są drogie i jeżeli już macie no, gruntówki, możecie mieć mocniejsze, to wiadomo, lepiej mieć cztery gruntówki niż te karpiówki. Ale na samym początku, na 50 levelu, gruntówki są dosyć słabe. Więc po prostu karpiówka okazała się być lepszym rozwiązaniem, bo była silniejsza jak na ten level. A skoro miałem, to dwie sobie zostawiłem. Znaczy, oczywiście je ulepszyłem na najmocniejsze, ale po prostu mam sobie, bo mam. Tacie, to jest jeszcze niemożliwe. Zobaczcie, co się dzieje na przykład. Co chwilę nam bierze zwyklak, nie? Gdzie jeszcze dobrze godzina nie minęła. I to jest pewnie już taki powoli znak, że my tego spota musimy po prostu zaraz opuszczać. To jest najlepszy znak na to, że trzeba iść na kolejnego spota, bo tutaj już raczej nic fajnego nie wyciągniemy, ale jeszcze chwilę poczekamy, dosłownie chwilę. Sami widzicie, no nie ma reguły. Nie ma reguły, jeszcze przecież nie było godziny, no ale okej. Okay. Mówiłem, że musimy iść, a tutaj nam coś też myślę, że w miarę fajnego wzięło. No myślę, że jakiś mały unikat będzie, także... No także widzicie, to już byśmy się zbierali, a byśmy stracili jeszcze pewnie z kilka unikatów, bo myślę, że jeszcze nam to kilka może wziąć, ale drifty robi. Dobra, żeby nam się sytuacja nie powtórzyła z tą żyłką, słuchajcie, to ja już wolę tutaj przejść. Jak ma się tak samo zrobić jak poprzednio, to ja dziękuję bardzo. I zobaczymy. Tutaj są też jakieś spoty. Na pewno jakiś alternatywny spot, czyli pod inną wierzbą znajdziemy. Zobaczymy, gdzie się da wejść. Po prostu będziemy szukali w tamtym odcinku, który będzie następnym, takich spotów, gdzie... Nie wiem, takich niepozornych, na przykład jakby na wysepkę się dało jakoś wejść. Dać się pewnie nie da, ale może jakaś kładka tam jest. Gdyby tam się dało wejść na tą wysepkę, to tam bym mógł połowić. Pomostów tam nie widzę. Da się z brzegu bez pomostu. Będziemy właśnie, słuchajcie, szukali takich szalonych miejsc. O, tu coś fajnego nam w ogóle tak swoją drogą wzięło. My tu o szalonych miejscach, a ten nam odjeżdża cały czas. Także mam taki, słuchajcie, zamiar, żeby coś takiego szalonego zrobić. Będzie to na pewno dużo chodzenia i... Lustrzeń czy nagus? Brązowy to będzie chyba nagus. Czyżby 40 kilo miał, że tak aż jeździ? No widzowie, dla widza rybka z rekordem osobistym. No nie wiem, czy już się da pobić rekord, jak dzisiaj jeden pobiliśmy. No w jednym odcinku dwa rekordy. O pani, moi drodzy, to by było coś dla widza. Jakiś rekord. O, tutaj do zdjęcia. O, chodź. Tutaj cię wyciągniemy, tu do zdjęcia idealnie. I cyk, mamy cię. Zrobimy ci zdjęcie. Chodź, karpiku. Dajesz. A, 36 kilo nagi. Ale dobra, zdjęcie możemy mu zrobić na tle wierzby. Szkoda, że nie da się tego oddalić do zdjęcia. Zdjęcie zrobione, cyk. I lecimy. No widzicie. Także jeszcze myślę, że z jednego unikacika tu wyciągniemy. A tak się zanosiło, że mieliśmy już stąd niby iść, a jednak coś nam pykło fajnego. Także już mamy 350 kilo ryby złowione no w ciągu tam powiedzmy 38 minut. Więc jak widzicie, no 15 minut zapełnić siatki się nie da. Tak jak mówiłem, z góry mówiłem, że to będzie około 45 minut trwało. Że szybciej się nie da. Nie da się, ja tego nie robię, wiecie, też pod presją, ale no szybciej ryby nie złowisz. No i tak widzicie, że staram się za nią chodzić, żeby ją szybciej przykolować, staram się różne techniki robić. No i oczywiście, jakbyś tutaj, nie wiem, podpórkę może jakoś dziwnie chamsko ustawił i by ci do siatki wpadały, no to pewnie, że można szybciej. Natomiast, no czy to jest etyczne, takie, nie wiem, Ja zapełniając siatkę, słuchajcie, w 15 minut w taki nieuczciwy sposób, wykorzystując jakiś bóg gry, nie czułbym się z tym, tak szczerze mówiąc, dobrze i... Zresztą widzieliście, jak odkryłem na Delcie pewną miejscówkę, która jest zbugowana i mam nadzieję, że Fishing Planet to naprawi i zacznie to działać jak trzeba. Ja nie lubię czegoś takiego, no tutaj jesteśmy po to, żeby się bawić.
Dobra, myślę, że teraz już faktycznie nic nie złowimy, bo zobaczcie, jaka cisza jest, nie? Ta cisza jest dla was najlepszym wyznacznikiem, zobaczcie. O! Czyżby cisza przed burzą? Nie, to już raczej zwyklak albo medal wleci i już będziemy mieli pewność, że... No, zwyklak. No to już mamy pewność, że czas stąd iść. To ten zwyklak mnie przekonał. Dobra, i tak mamy ładnie nałowione. I słuchajcie, trzecia miejscówka przed wami. Schemat dokładnie ten sam. Nie będę tam więcej jakby nic robił ponad to, co robiliśmy w tych spotach, bo chcę, żeby to było łatwo, chociaż ta miejscówka będzie miała łatwiej, bo wchodzimy teraz na szczyt brań. Także ta miejscówka będzie miała łatwiej. Także momencik, moi drodzy, się przetransportujemy, a idziemy, moi drodzy, na miejscówkę. Tutaj, gdzie łowiliśmy karpia kolosa. Widzicie? Tylko się obracamy i idziemy tutaj. Bardzo fajny spot na końcu. I tam się rozstawimy, tam zaczniemy łowić, więc po prostu wam pokażę, jak tam dojść. No i tradycyjnie będziemy się widzieli po dokończeniu nęcenia. Zobaczcie, moi drodzy, zaraz wam pokażę na markerku, co tutaj. Tak, nie będzie taka nagroda dla wytrwałych, którzy nie przewijają. To dla tych, którzy zostali i oglądają uczciwie całą serię. Możecie w ogóle komentarz zostawić. Oglądam. Oglądam karpie. O, oglądam karpie. Możecie napisać, kto do końca ogląda, to piszę, oglądam karpie, a tu zobaczcie. No oczywiście nie jest to jakiś wielki rekord, ale też rano go akurat złowiłem w chmurę. Ale chodzi o to, że tutaj taki siadł i taki, te wszystkie markery są moje i jestem z tego dumny. Także będziemy na ślepo pewnie kolejne markery również zdobywali. Dobra, ja przygotowuję zanętę, moi drodzy, i widzimy się za chwilkę. No dobra, moi drodzy, donęcamy. Mamy równą godzinę, 14:30, więc myślę, że resztę to już sobie dorzucę, po prostu mając już wędki we wodzie. Lubię zawsze do równego, żeby mieć obraz sytuacji. Także słuchajcie, 14:30, już w sumie 2 minuty, no dobra, te 2 minuty to już tam się wytnie. Mówię o czasie gry oczywiście, moi drodzy. Wrzucamy wędki do wody. Resztę donęcimy i zobaczycie, co tu się zacznie zaraz dziać. Także te 500 kilo to bardzo szybko nam wleci, będziemy siaty wypuszczali. Jestem przekonany, że jestem gotów zaryzykować takie stwierdzenie, że będziemy również siaty wypuszczali, jakieś medale, żeby unikata tam upchnąć. Także myślę, że to jestem pewien, że zadanie będzie zaliczone w ciągu bardzo szybkiego czasu. Zresztą sami zobaczycie. Tradycyjnie pewnie nam medal chwyci jakiś lub zwyklaczek, bo to tak zawsze na początku jest. Jedynym minusem na pewno w tym spocie jest to, że mam dalej. Że mam na tyle słabe wędki, że jednak tyle słabe wędki jeszcze na te karpie, że to trochę tam to wyciąganie trwa, nie? Takich większych. A gdybyśmy mieli mocniejsze wędki, to na pewno byłoby to szybciej. Pewnie jakiś... A nie! Unikatowy amur, ale nam wyjechał z trzciny. No pięknie, moi drodzy, amurek nam wyjechał. No to czuję się bardzo usatysfakcjonowany tym amurem, moi drodzy. No i patrzcie, no i tak mogę sobie właśnie męcić jak nie mogę, bo to jest taka miejscówka fajna. Oj, ten coś tam, o, zwykły karp, to nawet nie lubię zwykłych karpi, ale to już ustalaliśmy. Teraz zgłupiałem, nie, bo zapomniałem, słuchajcie, na który slot odłożyłem, wędkę typu spod do nęcenia i byłem przekonany, że na tej wędce mi teraz coś bierze, nie? Ale to w sumie były jaja, nie? Gdyby zaczęło coś brać na wędce spod. Nie, no wiadomo, że to niemożliwe. To jest oczywiście taki żarcik trochę, moi drodzy. Nie podoba mi się, te zwykłe karpie tutaj tak biorą. No niestety tutaj ich trochę bierze. W tym spocie ich wyjątkowo dużo bierze. No, ale coś tam się dzieje, moi drodzy. Coś tam, jak widzicie, się dzieje. Siata się zapełnia już 420 kilo, także... Ja nawet nie musiałem mówić, bo już wiedziałem, że ta siata będzie do pewnej godziny zapełniona, ale nie chciałem tutaj, wiecie, kozaczyć, nie lubię tego robić. Ja lubię przez czyny pokazywać, że jest tak, jak mówię. Zresztą sami widzicie, że ta seria poradników
prostu działa, bo bardzo szybko wbijam te levele, tak? Tak naprawdę codziennie wlatuje jeden odcinek, a ja nagrywam po 5 odcinków dziennie. To jest mój chyba dzisiaj 4. odcinek, który nagrywam. I cały czas robiąc to, co wam pokazuję. Znaczy, ja nie mówię, że teraz akurat ciągle tak łowiłem, bo ja lubię też zmiany, tak? Lubię chodzić po łowisku, odkrywać coś. To mnie też mega kręci. Dlatego jeszcze dzisiaj dla was na pewno nagram kolejny odcinek, który jutro już zobaczycie. Znaczy, mówię dzisiaj, jak to nagrywam, a po publikacji tego odcinka na jutro na pewno o 16 będzie kolejny odcinek, bo codziennie o 16 wlatują te odcinki. A z levelowania nowego konta i będzie odcinek, gdzie na ślepo, totalnie na ślepo pójdziemy w jakiegoś spota, którego kompletnie nie znamy. Możemy iść w tą chmurę dla odmiany, żeby nie było, że tylko słońce. Wykorzystamy te dni, które jest ta chmura od rana. Znaczy od rana jest słońce, ale od rana jest szczyt. Wiadomo, że wtedy siaty nie zapełnimy na tym spocie, to już od razu wam mówię, to tam góra 200 kg złowimy tego karpia, ale się pobawimy, fajnie się pobawimy, szukając, no i medale zaraz będziemy z siaty wyrzucali, moi drodzy, bo już nam tutaj są powoli te medale niemile widziane. Także, no to jest taki mały spoiler następnego odcinka, naprawdę nie wiem, gdzie mnie poniesie. Nie mam zielonego, moi drodzy, pojęcia, gdzie mnie poniesie, gdzie pójdziemy. Nie pytajcie, to będzie w następnym odcinku, sami się przekonacie. Teraz ja nie wiem, która wędka jest która. Dobra, trafiłem z tą kukurydzą, akurat mi się udało. Jery, no nie podęcę, widzicie, nie podęcę, nie ma opcji, żebym podęcił. Dlatego, jak widzicie, wszystko ma plusy i minusy. Ja na przykład, oczywiście to jest bardzo, no nie no, zwykłego, to już nie mamy co wpuszczać, bo i tak go zaraz wywalamy. Ja, słuchajcie, na przykład bardzo lubię łowić przy mocnym nęceniu od rana w słońce, bo wtedy tak w miarę jesteśmy w stanie, wiecie, spokojnie skupić się na jakimś, na jakiejś rybie, a nie wariują nam wszystkie wędki. No minusem na pewno tego jest... że nam wszystkie wędki wariują i musimy się na jakąś zdecydować. No nie ma tak, że nie. O, tutaj na pewno jest grube branie, bo zobaczcie, jak się wędka ugina dalej. To wkurza mnie ta wędka do nęcenia, bo to za długo trwa. Tak wiem, mówiłem wiele razy, powinien być kajaczek. I nadal podtrzymuję swoje teorie. Powinien być kajaczek, taki... taka łódeczka mała, miniaturkowa do nęcenia, gdzie byśmy, nie wiem, do 10 kg zanęty można by załadować. Myślę maksymalnie. I tą zanętę zawieść gdzieś w dane miejsce i wyrzucić. Nawet taka łódeczka mogłaby milion tej gotówki w Fishing Planet kosztować. Byłoby to dla nas wyzwanie, żeby uzbierać. Słuchajcie, teraz zbieram na motorówkę te 300 tysięcy, tam 200, nie pamiętam ile, 60, czy ile ona kosztuje. Żeby jechać na wyspę niebieskich krabów. Nam motorówka jest potrzebna, dobra, przyzwoita. No i dlatego, moi drodzy, uważam, że taka motorówka do nęcenia też by się przydała. Znaczy motorówka, może nie motorówka, taka łódeczka, wiecie, w świecie realnym są takie łódeczki. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, akurat, bo aż takim miłośnikiem wędkarstwa wbrew pozorom nie jestem, ale wiecie, że są takie rzeczy w świecie realnym, że takie łódeczki istnieją, miniaturkowe, które zawożą zanęty, czy nawet zestawy zawożą i można wyrzucić. To byłoby, słuchajcie, kapitalne. Znaczy do zestawów może nie, no bo tutaj jakby sobie każdy rzuci, tak? Ale żeby zanętę zawiozło jedną zmieszaną, cyk, wyrzuciło, to byłoby kapitalne. O, co ten karp nam tak walczy? Albinos to jest. O, to jakiś fajny unikat. Będzie 30? Zaraz się przekonamy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Już nie ma. Idziemy. Do siaty, do siaty. Do siaty, albinosiku. Piękny albinosik jesteś, 32 kilo. Bardzo miło cię mi witać i gościć w mojej pięknej siateczce. Zobaczcie, jaki miły do tych ryb jestem. Jestem ogólnie do wszystkich miły, do wszystkich dobrze nastawiony. Uważam, że jakbyśmy wszyscy byli do siebie mili, uśmiechnięci, to życie byłoby o wiele bardziej piękne. Dobra, ostatnie truskaweczki jeszcze. Tam gdzieś dalej sobie troszkę świgniemy. Bo troszkę za daleko. Troszkę bliżej, tak na 14. Dobra. No i czekamy. Już wiele, jak widzicie, tutaj nie ma co robić, jeszcze nie mamy godziny czasu nagrania, 54, łowimy 48
minut, czyli tak, żeby zapełnić, dobrze mówię, 48 minut, coś koło tego, nie? Także, żeby zapełnić, jak widzicie, siatkę w słońce z nęceniem, potrzebne są 3 spoty. Wydaje mi się, że około tych 45 do 50 minut, no bo żeby zapełnić jednak z medalami samymi, to zresztą zaraz wam pokażę, wypuszczę, łowimy tutaj jakiegoś, wypuszczę zwyklaki i będziecie widzieli, ile mi jeszcze brakuje w tej siatce, tak? Łowimy w grze tutaj pół godziny dopiero. Także spokojnie do tej 15.30 coś tam jeszcze połowimy. A ja jak najbardziej, moi drodzy, za chwilkę zrobię komisyjne wypuszczanie wszystkich zwyklaków. Tylko muszę złowić, żeby nam się siatka na żółto zapaliła. To jeszcze nie będzie misja zaliczona. Widz dał taką misję, żeby w ogóle zapełnić siatkę, ale ja, tak jak mówię, podjąłem wyzwanie o poprzeczkę wyżej idące, żeby zapełnić medalami i unikatami. Także łowimy coś, powypuszczam zwyklaki, będziecie dokładnie mogli zauważyć, ile te zwyklaki gdzieś w tej siatce zajęły. Ale ładny amur koledze wziął. Chwila ciszy, no i widzicie, tutaj też nie ma reguł, to samo mieliśmy pod wierzbą, tak? Też była chwila ciszy, a potem było uderzenie, także tu nie ma kompletnie żadnej reguły. Już nam, widzę, się ryby tutaj chyba gromadzą. Nie chcę ruszać wędką. Nie, specjalnie, słuchajcie, nie dawałem na dół, żeby wędką nie ruszyć. Zaraz nam coś się chwyci, coś czuję, że na tą wędkę, którą mamy w ręce, ona pierdyknie nam zaraz mocno. Coś tak czuję, moi drodzy, że zaraz coś mocno pierdyknie tutaj. O, kolega, słuchajcie, jeszcze tego amura łowi. On na 64 levelu, no to ma już w miarę przyzwoite wędki. To coś czuję, że może mieć ten amur z 35 kilo. Zaraz zresztą, wiecie co, zaraz zresztą sobie włączymy tutaj. Mamy, mówiłem, że pierdyknie wędka. Zaraz zobaczymy, co kolega złowił. Mówiłem, że pierdyknie wędka, którą mamy w ręce. Jeszcze nie złowił, jeszcze się męczy z tym amurem. To musi być jakiś dobry amur. No, ale my dzisiaj dla widza też unikatowego złowiliśmy, rekord pobiliśmy, 42 kilo. To nie jest oczywiście, wiecie, coś, co by mnie satysfakcjonowało, bo dla mnie fajnym rekordem byłoby na pewno... Nie, 32 kilo tylko, a myślałem, że będzie miał większego. Wiecie, a... Ja się zagapiłem i... Dobra, wyłączamy. Słuchajcie, zgubiłem wątek, nie? Z wrażenia. A, że te 42 kilo, no to nie jest jakiś rekordowy karp. Mój chyba rekordowy wcześniej na poprzednim koncie to był tam 44,5, ale to też nie jest jakiś rekord taki do topki, bo one tutaj chyba po 47 kilo mają. Więc wiecie, no to nie jest jakiś rekord, nie mamy co tutaj do topki zaglądać, ale amura mam na pewno wpisanego w topce. Chociaż, tak jak mówiłem to wiele razy, ta topka jakoś dziwnie działa i też do końca nie rozumiem, ale nam uciekł na gusek. Kurde, jak nam uciekł, to nie mogę z niego zrezygnować, moi drodzy, bo nam za bardzo ucieka. To jest za dobry na gusek, skoro nam ucieka. Odjechał nam strasznie, także nie chcę... Nie chcę nawet, słuchajcie, zaglądać na drugą wędkę, bo to nic nie da. Jakie drifty robi, zobaczcie. Ażby szota można z tego zrobić, jak, słuchajcie, karp driftuje. Chociaż lepiej driftowały mi. Zdecydowanie już były lepiej driftujące karpie w mojej serii. Koledzy też driftuje. Takie same karpie mamy. Ciekawe, który z nas będzie miał większego. Pozytywna rywalizacja, widzowie. Co wy na to? Który z nas złowi większego? Tylko będę musiał chyba włączyć znowu ten czat. Tutaj kolega złowił amura, a teraz zobacz, ma identycznego karpia jak mój. Czy identycznego? No, kolorystycznie, a wagowo to się okaże, ale też mu jeździ, też mu odjeżdża. Obawiam się, że który z nas pierwszy wyciągnie z wody, to ma mniejszego. Jakkolwiek, słuchajcie, to zabrzmiało. I obawiam się, że mogę to być ja, czyli chyba przegram ten zakład. Patrzcie, jak się minęły. Ścigają się teraz jeden obok drugiego. Widzicie, to szkoda, że nie można zbliżenia zrobić.
Czy kolega przypuszczam, że ma w ogóle mocniejsze wędki, nie? Bo 64 level to już naprawdę ma mocniejsze wędki. My tu łowimy na karpiówce, ale no ta karpiówka to ile? Do 25 kilo jest. Mocniejszych nie ma, a szkoda. Mogłyby być moim zdaniem takie do 30 kilo karpiówki. Takie 30, nie pogardziłbym. O wiele lepiej myślę, żeby się łowiło. Po powrotek by się dobrało, no i tylko przypon, wiadomo, bo to nie chodzi tylko o wędkę, ale też... Dlatego ta jest o tyle słaba. O, 35 kilo karp nagi złowił. No to nie jest mały, ale... Nie jest mały, ale też nie jest jakiś super wielki. To nasz może być większy. Bo słuchajcie, bo prawda jest taka, moi drodzy, że tutaj tylko ten przypon karpiowy, te ledy karpiowe są strasznie słabe. One są tylko do 25 kilo, nie? Ktoś czuje, że może być 40, bo powiem wam, że walczy jak głupi. Dla widza na guzka, moi drodzy, kochani, dla widza. Jak jeszcze oglądacie do tego momentu, to możecie zostawić komentarz pod tytułem Nagłusek dla widza. Nagłusek dla widza, serio. Kto jeszcze ogląda do końca, prawie zostawia komentarz Nagłusek dla widza. No 37, no tragedii nie ma. Dobra, i zobaczcie, siatę mamy pełną, więc teraz będziemy z tej siaty wypuszczali. I muszę to zrobić oczywiście teraz. Wędki przerzucę, bo wszystkie są pomieszane w tej chwili, czyli tak. Młody karp, lustrzeń. Medalowego zostawiamy, na razie się tak umawiamy. Zobaczcie, ilu było. A niewiele ubyło. Tylko jedna ryba. No to widzowie, już mamy zaliczone zadanie. Chyba komisyjnie możecie mi zaliczyć, tak? Za chwilę dosłownie. Była mowa, że same medale i same unikaty mają być w siatce, a będą dosłownie... Wystarczy jednego medala złowić, ale jestem bardziej ambitny, wolałbym unikata. Słuchajcie, misję będę miał wykonaną. Dobra, niech sobie tam już dalej będzie ta wędka. Trójeczkę jeszcze sobie rzucimy tutaj. I będzie git. Ostatnia ryba dla widza. Zawsze ostatnia ryba dla widza to jest fajna. No, więc to jest jakby podsumowanie. Już zbliżamy się, moi drodzy, do końca wyzwania. Był to długi odcinek, ale też nie zatrzymywałem. Poza tylko nęceniem. Chciałem, żebyście w czasie rzeczywistym mogli zobaczyć, ile mi to realnie czasu zajmuje. Ktoś by powiedział, można szybciej? Tak, można szybciej. Jakbym miał mocniejsze wędki, na pewno można byłoby to zrobić szybciej. Zanęta myślę, że jest całkiem okej. Tutaj widzicie, że oddaję. No pogoda, wiadomo, słońce to też wszystko fajnie, no same przynęty, no to tutaj nie mamy za dużego pola manewru, bo mamy, słuchajcie, trzy wędki gruntowe, no to tylko była kukurydza, groszek i słodka kukurydza. Przecież nie będę chleba z miodem zakładać. No i dwie wędki karpiowe, myślę, że najlepiej oddające kulki, czyli no... Chociaż ja zmieniłem, bo też banan bardzo fajnie oddawał. Czyli banan, truskawka i cytrusowe kulki, one bardzo fajnie oddają. Bardzo fajnie oddają, także... Myślę, że tutaj wiecie, myślę, że misja bardzo fajna. Polecam wam takie coś właśnie robić. Jak widzicie, no trzy miejscówki musicie zaliczyć, żeby tą siatę dopełnić. Raczej inaczej się tego nie da zrobić. Się wszystko dano, ale to już nie są te czasy, mówię, zmieniły się algorytmy i już na jednym spocie, jak złowicie 200 kilo ryby na jednym spocie, to naprawdę 250, oczywiście ze zwyklakami, jak to 250 to będzie ok. No dobra, wpuśćmy medala, żeby wam nie przedłużać, moi drodzy, odcinka, natomiast ja wam powiem jedno, dla tych, którzy chcą, to jeszcze na końcówkę mogą zostać, dosłownie na chwilę, bo ja bym chciał tutaj ostatniego jednak unikata wrócić do siaty. Bo mam taką ochotę, mam taki, nazwijmy to sobie, może nie wiem, kaprys. Albo kto mi zabroni unikata wrzucić do siatki jeszcze. No mam ochotę po prostu wrzucić jeszcze unikata. Jednego medala takiego małego wywalić z tej siaty. No już będziemy go chyba mieli. No to go łowimy, cyk. O nie, zwyklak. Jak ryba ci lata, pamiętaj, że jak ryba ci lata, to bądź pewien, że to jest zwyklak. Dobra, zamieniamy wędki. To już zwyklak nie jest. Także zamieniamy teraz medala na unikata. Raczej jest unikat, bo trochę tak odjeżdża minimalnie. O nie, raczej medal. Może unikat? Jednak? Nie, medal. Hmm.
Ten ma 16 kilo, to teraz słuchajcie, medalowy karp 13 kilo, wyrzucamy, rzucamy większego. Widzicie, taka segregacja, taka chamska segregacja trochę bym powiedział. Ale tu już brań na pewno nie będzie, bo jak widzicie, jeden, drugi medal pod rząd, to jakby też ta zanęta już się skończyła. I mimo tego, że mamy szczyt, no to już tutaj nie ma na siłę co siedzieć, bo żeby złowić unikata, to już teraz to już będzie graniczyło z studem. Także ja tutaj będę kończył ten odcinek, chyba najdłuższy w historii, ale chciałem wam w formie vloga też pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No i czekajcie na następną serię. Pamiętajcie, codziennie o 16 nowy odcinek z levelowania konta. Ja jeszcze dzisiaj nagram dla was tą serię, gdzie wejdę na łowisko tutaj, na Weeping Willow w Anglii i po prostu na dzikusa. Łowienie na dzikusa, tak to nazwę chyba. Będzie to totalne łowienie na dzikusa, na ślepo, w wybranych miejscówkach, po prostu totalnie randomowych. Także zobaczymy, co z tego będzie. A ja się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!